Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. W Warszawie rozpoczęły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W tym momencie trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel. Stosunki bilateralne, polityka europejska, energetyka oraz bezpieczeństwo to główne tematy, jakie będą poruszane podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Najwięcej emocji wzbudza temat bezpieczeństwa energetycznego. Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej sprzeciwiają się rosyjsko-niemieckiej inwestycji, jaką jest budowa gazociągu Nord Stream 2. Podczas październikowej wizyty w Niemczech bardzo jasny sygnał w tej sprawie wysłał prezydent Andrzej Duda. Nord Stream 2 to dominacja jednego dostawcy na rynku europejskim, podkreślał polski prezydent. Stawia w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, co najmniej kilka państw Europy Środkowej. I muszę powiedzieć, że od tej strony absolutnie podtrzymujemy swoje całkowicie negatywne zdanie na temat tej inwestycji. Andrzej Duda wskazał tutaj na bierność unijnych instytucji. Przekonywał, że budowa gazociągu nie ma nic wspólnego z Solidarnością Europejską. Wyrażamy zdziwienie, że instytucje europejskie, takie jak Komisja Europejska, nie zajęły jednoznacznie negatywnego stanowiska, że nie było w tym zakresie zmiany, także i dyrektywy energetycznej. To jednak nie tylko stanowisko Polski, ale całej Grupy Wyszehradzkiej i państw Trójmorza. Trudnym tematem w relacjach polsko-niemieckich są także reparacje wojenne. Były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski podkreśla, że temat ten powinien być poruszony podczas konsultacji. Powinniśmy iść w kierunku jakiejś umowy jednak o rozliczeniu tej kwestii, zamknięciu kiedyś z korzyścią dla Polski. Z Angelą Merkel trzeba przynajmniej zacząć te rozmowy. Pani Merkel zapowiedziała już odejście. Myślę, że ta dynamika będzie prowadziła do tego, że ona nie dotrzyma do 2021 roku, jak zapowiedziała. Więc z nią trzeba zacząć, a być może dokończymy z innym rządem. Dla Niemców to zamknięty temat. Polska nie otrzymała jednak odszkodowania za gigantyczne szkody poniesione w czasie II wojny światowej. Na temat reparacji wojennych w relacjach dwustronnych między Polską a Niemcami nigdy nie został rozwiązany. Aż 649 gmin i miast nadal oczekuje na wybór wójta, burmistrza bądź prezydenta. Mieszkańcy tych miejsc będą mogli tego dokonać już w tę niedzielę. Walka będzie toczyła się m.in. w 5 miastach wojewódzkich, a cisza wyborcza rozpocznie się dziś o północy. Pierwsza tura wyborów samorządowych wyłoniła ponad 1800 włodarzy gmin i miast. Nadal jednak wiele miejscowości oczekuje na wybór swojego reprezentanta. Głosowanie odbędzie się już w pojutrze. Tym razem otrzymamy tylko jedną kartę do głosowania z dwoma nazwiskami kandydatów. Na karcie do głosowania będą nazwiska dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50%. Tak stało się m.in. w Krakowie. O fotel prezydenta walczyć tu będą kandydatka Zjednoczonej Prawicy Małgorzata Wasserman oraz ubiegający się o reelekcję prezydent Jacek Majchrowski. Podobnie sytuacja wygląda w Gdańsku. Tu walkę stoczą kandydat Zjednoczonej Prawicy Kacper Płażyński oraz obecny włodarz miasta Paweł Adamowicz. W Szczecinie z kolei zmierzą się kandydat PiS Bartłomiej Sochański oraz obecny prezydent Piotr Krzystek. Druga tura głosowania odbędzie się w sumie w 43 dużych miastach w Polsce. O czym powinni pamiętać wyborcy? Postaw znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli postawisz znak X w kratkach obok nazwisk obu kandydatów, albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny. Na karcie do głosowania może pojawić się także nazwisko tylko jednego kandydata. Możliwe jest to, gdy drugi wycofa swoją kandydaturę albo utraci prawo wyborcze. Karta będzie wyglądała wówczas nieco inaczej. Głosujesz stawiając znak X w kratce oznaczonej słowem tak, jeżeli jesteś za wyborem kandydata, albo w kratce oznaczonej słowem nie, jeżeli jesteś przeciw wyborowi kandydata. W tym przypadku kandydat musi uzyskać ponad 50% ważnie oddanych głosów. W innym razie wójta, burmistrza lub prezydenta wybierze Rada Gminy. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. O tej godzinie zakończy się także cisza wyborcza. Polskich przestępców w Wielkiej Brytanii czeka ekstradycja do kraju. Tamtejszy Wysoki Trybunał stwierdził, że nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby świadczyć o nieuczciwych procesach w Polsce.
Troje zatrzymanych Polaków na Wyspach apelowało o odstąpienie od ekstradycji z powodu rzekomego zagrożenia praworządności. Troje polskich przestępców zatrzymanych w Wielkiej Brytanii wróci do Polski. Wcześniej złożyli wnioski o wstrzymanie ekstradycji z powodu rzekomego zagrożenia praworządności w Polsce. Brytyjski Wysoki Trybunał wnioski jednak odrzucił, jak stwierdził, ich sprawy nie mają politycznego wymiaru i mogą liczyć na uczciwy proces. Te sprawy nie spełniłyby tego wymogu i osoby, które mają być poddane ekstradycji w związku ze zwykłymi przestępstwami bez politycznej lub innej wrażliwej treści, miałyby niewielkie szanse na stwierdzenie występowania wymaganego ryzyka. Decyzja odnosi się do wszystkich przestępców, którzy podlegają ekstradycji do Polski. Wyjątek może jedynie stanowić osoba, która rzeczywiście mogłaby być narażona na udział w nieuczciwym procesie. To pierwszy taki wyrok brytyjskiego sądu. Po raz pierwszy ekstradycję przestępcy do Polski zakwestionował sąd w Irlandii w marcu tego roku. Zwrócił się wtedy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze zapytaniem, czy w Polsce czeka go sprawiedliwy proces. Trybunał wskazał wówczas, że w takim przypadku ocena sytuacji należy do unijnego sądu zajmującego się daną sprawą. Sądy powinny unikać stronniczości i kierować się zasadą obiektywizmu. Niestety w takich sprawach jak na przykład wyrok brytyjskiego Trybunału, sądy kierują się tym, w jaki sposób mówią o Polsce media. Powstaje oczywiście pytanie o to, jakimi przesłankami się kierują i skąd czerpią wiedzę, bo trochę to może budzić podejrzenie, że sądy na przykład na podstawie relacji gazetowych wyrabiają sobie opinie, co no, można powiedzieć nie jest do końca, powiedzmy, wiarygodne czy rzetelne, dlatego że gazety są różne, mają różne linie programowe i tutaj nie zawsze przedstawiają obiektywnie określony stan rzeczy. W związku z tym raczej należałoby tutaj w stosunku do właśnie sądów skierować taki apel, aby one były bardzo powściągliwe i bardzo, bardzo ostrożnie podejmowały decyzje. Ponieważ wniosek o wstrzymanie ekstradycji nie może być też wnioskiem, który miałby zmierzać na przykład do uniknięcia odpowiedzialności przez osoby, którym grożą jakieś wyroki ze względu na popełnione przestępstwa. Sądy muszą unikać stronniczości. Sądy muszą przede wszystkim kierować się zasadą obiektywizmu. I jeżeli istnieje jakieś podejrzenie, że tutaj są motywy polityczne, a przecież takie podejrzenie zawsze może się pojawić, no to niestety jest to wtedy z wielką szkodą nie tylko dla wymiaru sprawiedliwości, dla odpowiedzialności określonych osób, ale przede wszystkim dla wizerunku sądów, ponieważ no, jeżeli do sądu wkracza polityka, to właściwie to jest koniec wymiaru sprawiedliwości. Bóg, honor, ojczyzna. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie. Swoją obecność deklarują kolejne organizacje i stowarzyszenia. Zabraknie jednak prezydenta i przedstawicieli rządu. Prawo i Sprawiedliwość mówi o braku porozumienia w sprawie organizacji marszu, jego organizatorzy, o próbie zawłaszczenia inicjatywy przez partię rządzącą. Co roku w Marszu Niepodległości w Warszawie bierze udział około 100 tysięcy osób. W tym roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości może być ich znacznie więcej. Widzimy dużą mobilizację w kraju. Nie tylko struktur narodowych, które co roku się mobilizują i w coraz większym stopniu, ale przede wszystkim mnóstwa Polaków, czy też innych organizacji społecznych. W tegorocznym pochodzie weźmie udział m.in. Związek Zawodowy Solidarność. Udziału nie wezmą natomiast przedstawiciele rządu ani prezydent Andrzej Duda. Zdaje się, że problem, który tutaj sygnalizuje pani poseł Mazurek, czy inni z rządu, jest to, że nie będzie to marsz rządowy. Ale on nigdy nie był rządowy, ani za Platformy, ani za czasów, kiedy Bronisław Komorowski chciał robić konkurencję. Zawsze był to marsz oddolny, społeczny. Wcześniej między władzą a organizatorami marszu były prowadzone negocjacje w sprawie jego kształtu. Prezydent apelował, aby pochód był bezpartyjny, bez politycznych banerów czy kontrowersyjnych transparentów. Jeśli widzowie, szanowni, mają w pamięci poprzednie lata i Marsze Niepodległości, no to widzą może biało-czerwonych flag. O co w tym roku również apelowaliśmy, żeby każdy ze sobą zabrał biało-czerwoną flagę. Flagi rzeczywiście były, ale zdarzały się także pojedyncze przypadki, gdy ktoś nawoływał do nienawiści ze względu na rasę. Pod takim transparentem, choćby jednym, prezydent nie chciał iść. Weźmie natomiast udział w oficjalnych obchodach, które są organizowane w stolicy co roku.
Od kilku dni toczy się dyskusja, czy w tak wyjątkową rocznicę, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, uroczystości organizowane przez władze mają odpowiednią rangę. To wygląda tak, że oczywiście tam się odbywają jakieś imprezy mniejsze, większe, ale nic na miarę, na rangę stulecia nie zostało przygotowane. Tegoroczny Marsz Niepodległości odbędzie się pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna, pochód. Ruszy z Ronda Dmowskiego i przejdzie przez Aleje Jerozolimskie oraz Most Poniatowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. Tam zakończy się koncertem patriotycznym. Prawdopodobnie będzie to największy Marsz Niepodległości w historii. Bójki, rozboje, blokada ulic i wzniecanie pożarów. Tak radykalni muzułmanie w Pakistanie zareagowali na uniewinnienie chrześcijanki Asi Bibi z powodu rzekomego bluźnierstwa przeciwko Mahometowi. Ostatnie 8 lat spędziła w celi śmierci, czekając na wyrok. Dla chrześcijańskiej Pakistanki Asi Bibi ostatnia decyzja Sądu Najwyższego w jej sprawie to cud. Skazana na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi, ostatecznie została uniewinniona. Jej rodzina dziękuje każdemu za wsparcie i prosi o modlitwę. Dziękujemy bardzo za dalsze wsparcie i modlitwy. To nie byłoby możliwe bez waszych modlitw. Proszę, módlcie się dalej, ponieważ jesteśmy obecnie w większym niebezpieczeństwie niż kilka lat temu. Wszystko dlatego, że decyzja pakistańskiego Sądu Najwyższego doprowadziła do serii zamieszek i protestów. Radykalni muzułmanie, którzy stanowią większość w tym kraju, blokują drogi, wszczynają bójki i wzniecają pożary. W muzułmańskiej większości Pakistan jest po prostu państwem islamistycznym nawet wręcz, co powoduje, że odreagowuje się swoje frustracje na mniejszości chrześcijańskiej. Decyzje sądów wspierają jednak tamtejsi adwokaci. Każdy, kto popełnia bluźnierstwo, powinien być ukarany, ale jeśli prawo jest nadużywane, to nadużycie musi zostać powstrzymane. Uważam, że wątpliwość Sądu Najwyższego co do winy Asi Bibi jest słuszna. Powinniśmy zatem przyjąć ten wyrok, podobnie jak przyjąć wszystkie inne wyroki Sądu Najwyższego. To właśnie wątpliwość co do rzeczywistej winy oskarżonej miała duże znaczenie przy ostatecznym wyroku. Korzyść z wątpliwości zawsze trafia do oskarżonego, a Sąd Najwyższy orzekł właśnie na tej podstawie. Także według islamskiego orzecznictwa, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawie, korzyść powinna zostać przyznana oskarżonemu. Mimo to islamiści w Pakistanie oczekują wykonania wyroku. Nie akceptujemy wyroku Sądu Najwyższego w sprawie uwolnienia Asi. Zwracamy się do Sądu Najwyższego Pakistanu o ponowne rozpatrzenie sprawy i ustanowienie większej ławy apelacyjnej dla zwolenników prawa szariatu. Asia powinna zostać skazana. Właśnie z powodu takich nastrojów społecznych Asia Bibi nadal znajduje się w niebezpieczeństwie. Obecnie nie wiadomo, gdzie przebywa. Najprawdopodobniej wkrótce opuści Pakistan wraz ze swoją rodziną. Kolejne kraje nie chcą przystąpić do globalnego paktu ONZ w sprawie migracji. Swój sprzeciw wyraziły już Stany Zjednoczone, Węgry i Austria. Wszystko wskazuje na to, że do tych krajów dołączą też Czechy. Tamtejszy rząd zajmie się sprawą 7 listopada. ONZ-owski pakt poświęcony prawom uchodźców i migrantów ma zostać podpisany na grudniowej konferencji ONZ w Marrakeszu. Będzie to pierwszy międzynarodowy dokument dotyczący obchodzenia się z globalnymi ruchami migracyjnymi. Sprzeciw wobec paktu na początku wyraziły Stany Zjednoczone i Węgry. Teraz dołączają do nich kolejne kraje. Swój sprzeciw wyraził kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Jak podkreśla, pakt nie nadaje się do rozwiązania problemów migracyjnych. Może także dojść do zatarcia różnic między legalną i nielegalną migracją oraz między migracją w poszukiwaniu pracy a występowaniem o azyl. Wiedeń obawia się także utraty suwerenności w polityce migracyjnej. Obawy mają także Czechy. Premier tego kraju Andrej Babiš wzywa czeski rząd, aby wzorem Węgier i Austrii nie przystąpił do globalnego paktu ONZ. Nie będziemy przyjmować żadnych nielegalnych migrantów i to obowiązuje, podkreśla szef czeskiego rządu. Andrej Babiš tłumaczy jednocześnie, że ograniczeniem nielegalnej migracji może być plan Marszala dla Afryki, czyli pomoc ekonomiczna dla tamtejszych państw. Ta rana będzie goić się 100 lat. Tak o wielkich zniszczeniach lasów na północy Włoch piszą tamtejsze media. Setki hektarów drzew zostało wyłamanych i powalonych w wyniku wichur, jakie od kilku dni atakują półwysep Apeniński.
Trwająca dobę wichura oraz burze i ulewy, które od początku tego tygodnia nawiedzają Włochy, pozostawiają po sobie krajobraz pełen zniszczeń. Szczególnie dotkliwe są straty na obszarze stanowiącym cenne dziedzictwo przyrody w tym kraju. Silny wiatr o prędkości osiągającej 120 km na godzinę zniszczył 1,5 miliona metrów sześciennych drzew w Trydencie, Górnej Adydze i Wenecji Ałganejskiej. Uprzątnięcie ich może potrwać nawet 5 lat. Katastrofa uderzyła też we Włochów. Wiatr zrywał dachy z budynków, wiele mostów runęło, a drogi popękały. W porcie turystycznym Rapallo wiatr i potężne fale niszczyły cumujące jachty i przystanie, a w Wenecji woda zalewała budynki. Od początku tygodnia w wyniku katastrofy zginęło 16 osób. Straż pożarna podejmuje wiele akcji ratowniczych. Pomimo licznych apeli o ostrożność na drogach doszło do wielu wypadków. Od środy zginęło co najmniej 21 osób. Policja zatrzymała blisko 400 pijanych kierowców. Na drogach w całym kraju trwa akcja Znicz. Nad bezpieczeństwem czuwają tysiące policjantów. W tym czasie policjanci będą sprawdzali zarówno trzeźwość kierujących, prędkość, z jaką się poruszają, a także sposób przewożenia pasażerów, szczególnie dzieci. Nie mamy w tych dniach zapowiadaną bardzo ładną pogodę, ale pamiętajmy, że to nie uprawnia nas do szybkiej, brawurowej jazdy. Dlatego też cały czas apelujemy o rozwagę, o ostrożność, o szczególne zwrócenie uwagi na pieszych, którzy przy cmentarzach mogą znajdować się również na ulicy, mogą wyjść na tą ulicę. Dlatego tam szczególnie uważajmy na pieszych. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem. W Polsce na południu Mazowsza są doskonałe warunki do uprawy papryki. Produkowana tam papryka jest źródłem witamin, antyoksydantów i wartości odżywczych. Kupując warzywa i owoce, wybieraj te najlepsze dla Twojej rodziny. Wspieraj polskich rolników i producentów. Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś będzie pogodnie i bez opadów od Pomorza po Dolny Śląsk. W Szczecinie mieszkańcy będą mogli liczyć na chwilę ze słońcem. Poza tym lokalnie na wschodzie i na Mazowszu popada deszcz, ale te opady nie powinny być intensywne. Na termometrach od 14-15 stopni na zachodzie, 16 w centrum, do 19 na Lubelszczyźnie i na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.